Czy zmiany nie powinny być odłożone do momentu wyhamowania tempa inflacji poniżej 10%? Tak, rzeczywiście odnosiłem się do tego, bo jedna z linii takiej krytyki tego szybkiego tempa procedowania, ona właśnie odnosi się do niestabilności spreadu między WIBOR-em a WIRON-em i ta niestabilność w dużym stopniu wynika z otoczenia stóp procentowych, które są stopy wyższe, stopy zmienne. Niedawno było oczekiwania na podwyżki, teraz są na obniżki, a to z kolei wynika z naszej sytuacji albo globalnej sytuacji związanej z inflacją. A więc jest taki wątek w dyskusjach. Ja nie wiem, czy to jest decydujące, bo równie dobrze nie potrafimy powiedzieć, czy ta inflacja będzie adekwatnie niska za rok, za 2 lata, więc może się okazać, że to w ogóle by zmieniło ten kalendarz przechodzenia na nowy indeks referencyjny i wprowadziłoby jeszcze większy element niepewności, bo byśmy nie mieli w ogóle żadnej daty, nie mogli zadeklarować, ale tak, to jest na pewno czynnik, który zakłóca albo stwarza pewne ryzyka, żeby ta tranzycja była ekwiwalentna ekonomicznie. Na pewno nie jest to taki łatwy moment, jak było na rynku bazowym. Okej, okay. Natomiast z drugiej strony, też chyba patrząc tutaj na to wszystko, co się dzieje na świecie, mogę powiedzieć, że to nie powstrzymało innych reform. W tym sensie, że nie wiem, chyba taka równolegle, w największym stopniu prowadzona do naszej zmiana na rynku kanadyjskim, no de facto te terminy zostały wskazane, te terminy zostały wyznaczone, reforma przebiega. Tutaj ta sytuacja pewnie nie jest ekonomiczna znacząco inna też w Kanadzie, natomiast nie wstrzymało to samej reformy. Dobrze, jeżeli chodzi o te pytania natury ekonomicznej, jest jeszcze jedno, które wydaje mi się ciekawe. Mianowicie, czy są już jakieś przewidywania, czy pan ma przewidywania dotyczące tego, jak zmiana wpłynie na rynek kredytowy? W szczególności tutaj uczestnik spotkania pyta o kredyty mieszkaniowe i wpływ na rynek nieruchomości. No tak, no mamy już banki, które decydują się, deklarują wykorzystywanie w tym momencie już tylko WIRON-u do nowych umów. Ja myślę, że dużo ciekawszym trendem dla rynku mieszkaniowego, dla rynku kredytów hipotecznych jest przechodzenie na stałą stopę albo okresowo stałą stopę, żeby być precyzyjnym. I to jest ten główny trend. I myślę, że sektor i regulator będzie dążył do tego, żeby te umowy między bankiem a kredytobiorcą, no były przede wszystkim na stałą stopę procentową, bo to jest, ja bym powiedział, może nie standard, ale dominujący rodzaj umów w Europie Zachodniej, standard w Czechach. I no, biorąc pod uwagę różnego rodzaju potem zaskoczenia i no, wynikające trochę z może jakiejś tam słabej edukacji ekonomicznej konsumentów, no to jest kolejny sposób radzenia sobie z pewnym niezadowoleniem społecznym, rozczarowaniem i roszczeniami w przyszłości. A więc ja bym powiedział, że to jest główny trend. Przechodzenie na stałą stopę i to będzie determinowało ewentualną dynamikę rynku mieszkaniowego, dostępność kredytów niż sam WIRON.